Witam Was, bracia i siostry, sympatycy, goście i zborownicy. Cieszę się i bardzo dziękuję pastorowi, że zostałem zaproszony, żeby dzielić się Bożym Słowem, żeby też Was wzmacniać, posilać, żeby mówić to, co Bóg mi kładzie na serce. I czuję taką bardzo dużą potrzebę trzymania się blisko Boga, trzymania się Jego Słowa, aby móc przekazywać właśnie to, czego potrzeba dana społeczność, czy co potrzebujemy w danej chwili. Jest to wielki dla mnie honor i zaszczyt, że mogę być tutaj, że mogę się dzielić Bożym Słowem, ale też chcę Was zachęcać, abyście popatrzyli znowu na relacje z sobą, na relacje z Bogiem, jako taką zachętę do budowania nowych więzi, do wzmacniania tych więzi, do poświęcenia sobie nawzajem czasu, do okazywania sobie miłości i wspierania się. Dlatego, że tak naprawdę najważniejszą rzeczą, którą stoimy, kiedy biegniemy za Panem, to jest nawiązywanie tej miłości z sobą, okazywanie sobie miłości, okazywanie sobie wsparcia i relacji i szukania bliskości z Bogiem, która powoduje, że mogę okazać miłość innym osobie, że mogę zrezygnować z tego, co jest moje, na rzecz drugiej osoby. I kiedy myślę o relacjach z Bogiem i myślę o relacjach z ludźmi, to tak naprawdę jest to chyba największa, najważniejsza rzecz, jaką przyszło nam w życiu sprawować, że tak powiem, dlatego, że nie żyjemy sami. Nasze życie to jest relacja z ludźmi. I ci, którzy nie wiedzą, to powiem też, że z zawodu jestem radcą prawnym. I przez wiele lat spotykam się w moim zawodzie, a specjalizuję się w sprawach rodzinnych. Specjalizuję się w sprawach, gdzie widzę, jak ludzie tracą to, co mają najważniejszego, czyli siebie nawzajem. Kiedy gubią się, kiedy nie znajdują, popełniają błędy, nie widzą tego, co jest istotne, nagle okazuje się, że miłość, którą mają do siebie, gdzieś ulatuje, gdzieś się gubi. I tak jak dzisiaj pastor mówił, istotą jest to, że Bóg ożywia nasze serca. Istotą jest to, że Bóg daje nam taką nowe patrzenie, nowe życie. I w tym nowym życiu, w nowej przestrzeni, gdzie czytamy Boże Słowo, gdzie Duch nas poucza, możemy na nowo postępować, ale też możemy wykorzystywać ten potencjał. I jestem także tu dzisiaj dlatego, bo mam na sercu, abyście wykorzystywali ten potencjał, który macie. To nie jest proste. Relacje międzyludzkie nie są proste, ale są ważne i bezcenne, kiedy możemy się uczyć siebie nawzajem, kiedy możemy rezygnować z siebie na rzecz drugiej osoby, kiedy możemy pracować nad komunikatami, okazywać sobie miłość, mówiąc do siebie i możemy pokazywać tę postawę względem siebie, a także względem dzieci, o tym też będę mówił. Ale istotą życia chrześcijanina to jest czerpać wzór z Jezusa Chrystusa. Czerpać wzór z tego, co nam powiedział, z tego, co nam zostawił, swoją postawą względem człowieka, względem tego, który potrzebuje. Możemy obserwować, możemy patrzeć na Jezusa i naśladować Go, postępować za Nim. Takie mamy też przykazanie, abyśmy byli naśladowcami Boga jako dzieci umiłowane, to czytamy w liście do Efezjan. Ale też możemy się zapierać, możemy postępować tak, biorąc przykład z Jezusa Chrystusa, który przyszedł na ziemię,
i stał się sługą. I przyszedł służyć. Nie po to, żeby mu służono, ale on przyszedł, żeby służyć. Aby móc dać życie za wielu. Jaka to jest wspaniała dla mnie informacja. Kiedy nie muszę żyć dla siebie. Nie muszę żyć tylko dlatego, żeby zaspokajać swoje potrzeby, żeby inni zaspokajali moje potrzeby, ale mogę żyć dla innych, na wzór Jezusa, który powiedział, kto chce iść za mną, niech weźmie swój krzyż i niech mnie naśladuje, niech bierze ze mnie przykład i idzie za mną. I zaczynając moją usługę, chciałbym, abyśmy popatrzyli na taki nasz fundament. Fundament naszego postępowania składa się z dwóch elementów. Chciałbym teraz go przeczytać. To słowo jest w waszych sercach. Chciałbym je przypomnieć. Ewangelia Mateusza, Marka, przepraszam, 12 rozdział. Czytam według nowego tłumaczenia, Fajr Biblia. Wtedy podszedł do nich jeden ze znawców prawa, który usłyszał, jak ze sobą rozmawiają. Gdy zauważył, że Jezus trafnie im odpowiedział, zapytał, które przykazanie jest najważniejsze ze wszystkich. Interesowało tego człowieka, które przykazanie jest najbardziej istotne. Jezus oświadczył, najważniejsze z przykazań to słuchaj Izraelu, Pan Bóg nasz jest jeden. Masz zatem kochać Pana, swojego Boga całym sercem, całej swojej duszy, każdą swoją myślą i ze wszystkich sił. To jest pierwszy nasz fundament, pierwsza nasza podstawa, abyśmy mogli kochać Boga z całego serca, z całej sił, z całej myśli, z całej duszy. To jest ten początek nowego życia. I każdy z was, który przyjął Pana Jezusa do swojego serca, który pewnego dnia nagle zrozumiał, że jest nowa rzeczywistość, że jest coś za tą ścianą, co jak byłem w świecie nie widziałem. Ale kiedy Bóg przyszedł do mojego serca i powiedział, dzisiaj, od dzisiaj nie musisz tak postępować, od dzisiaj daję ci wolność. We mnie masz tą wolność. Możesz iść i zamiast ranić, możesz okazywać miłość. Ale zaczęło się od tego, że wszystkie relacje, wszystkie nasze komunikacje, wszystkie więzi zaczynają się dla mnie od tego, kiedy patrzę na Jezusa. Kiedy patrzę na to, jak bardzo mnie ukochał, jak bardzo wyciągnął mnie z tego błota, z tego grzechu, z tego gnoju i dał mi nowe życie. I drugie, czytamy dalej, to też za chwilę będę chciał ten przepis, ten werset skomentować, ale drugie, jak wiecie, było słowo, które mówiło, wtedy znawca prawa skomentował, dobrze powiedziałeś, tak? I ale dalej możemy przeczytać, że w 31, jak jest druga ta podstawa. I druga podstawa to jest, co do ważności brzmi tak, masz kochać swego bliźniego tak jak siebie samego. Nie ma przykazań ważniejszych. I to jest dzisiaj dla nas wyznacznikiem, jest naszą podstawą, naszym kierunkiem, abyśmy mieli bliską relację z Bogiem, kochając Go z całego naszego potencjału. Ale drugą rzeczą jest popatrzenie na swojego bliźniego. Bez tych dwóch płaszczyzn nie możemy funkcjonować. Nie możemy kochać Boga i nienawidzić swojego bliźniego. Nie możemy mieć relacji z Bogiem i nie rozmawiać z swoją żoną, swoim mężem i być obrażonym na siebie. Nie możemy
mieć relację z Bogiem, a nie patrzeć, jaką mamy relację z sobą. I kiedy czytamy Boże Słowo, to jest w tej przestrzeni pierwszej tej platformy, to widzimy, to jest jedno z moich ulubionych wersetów, ale także wersetów każdego nauczyciela szkółki niedzielnej. Bo jeszcze nie powiedziałem wam, ale całe moje życie praktycznie w kościele to było nauczanie dzieci. To Bóg powołał mnie do tej służby. Jak się nawróciłem, zaraz zacząłem uczyć dzieci. Między innymi z Teresą tutaj siedzącą. Nieraz byliśmy na koloniach, na obozach. Razem przeżywaliśmy problemy, radości. I takie znamienne słowo z 5 Księgi Mojżeszowej, z 6 rozdziału, jest jakby komentarzem. Wiecie, prawnicy mają przepis. Oni mają artykuł, dokładnie czasami sam mam problem z interpretacją tego artykułu. I jest komentarz. I otwieram komentarz, orzecznictwo i on tam tłumaczy, jak należy patrzeć. Sąd Najwyższy wydał orzeczenie i warto się temu przypatrzyć. I taki komentarz, który mam na sercu, co do tej pierwszej płaszczyzny, to jest w 6 rozdziale od 4 wersetu. Jak ktoś mi mówi na przykład, co mam zrobić, co mam powiedzieć, żeby przyprowadzić dzieci do kościoła, żeby dzieci mogły chodzić do kościoła. Po pandemii, nie wiem jak u was, ale widzę to ogólnie w naszym zborze, ale także ogólna była, jest taka tendencja, że część osób nie wróciło do kościoła. I niestety dotknęło to też młodych ludzi. Nie wiem jaki jest to procent, ale widzę takie zjawisko. Ale co mam zrobić, żeby przyprowadzić? I tutaj w kontekście tej pierwszej płaszczyzny czytamy od 4 wersetu. 5 Księga Mojżeszowa, 6 rozdział. Słuchaj Izraelu. I tu jest powtórzone ta pierwsza płaszczyzna. Pan jest naszym Bogiem. Pan jedyny. Kochaj więc Pana swojego Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą i ze wszystkich sił. I co dalej mówi słowo? Co dalej mówi ten komentarz do tego wyznacznika, do tej miłości do Boga? Jaki wielki drogowskaz dla nas rodziców. Niechaj te słowa, które ja ci dzisiaj przekazuję, będą w twoim sercu. Niech one tam będą. Niech ludzie to zobaczą, że żyjesz Bożym Słowem. Niech te słowa, które ci dziś przekazuję, będą w twoim sercu. Wpajaj je swoim dzieciom, mów o nich, gdy jesteś w domu, gdy odbywasz podróż przed snem i kiedy wstajesz. Przywiąż je sobie jako znak do ręki i niech ci one będą przepaską na czole. Wpisz je na odrzwiach swego domu i na swoich bramach. To jest ten wyznacznik pierwszego przykazania, który mówi Pan Jezus i który mówi też Stary Testament. Chcę pokazywać swoim życiem to, że mam w sercu przykazania, ale to, że o nich mówię, to, że mam je wypisane, to, że one są czytelne i one mi cały czas towarzyszą. Popatrzcie, mówią o nich, kiedy wstajesz, kiedy się kładziesz, cały czas wpajaj je, mów o nich przed snem, przywiąż je sobie jako znak do ręki i niech będą ci przepaską na czole. I później w 6:20 możemy tam przeczytać, a kiedy syn cię zapyta, czemu tak robisz, to możesz złożyć świadectwo i powiedzieć, dlatego, że Bóg wyprowadził mnie z niewoli. Ale to pierwsza rzecz, jak ważne, żeby żyć tym, w co wierzysz. Jak ważne jest, żeby pokazywać, że zasady, które Bóg ci dał, kiedy cię usynowił, kiedy stałaś się jego córką, jak ważne jest,
zwłaszcza w tych relacjach, które nie są łatwe. Często muszę się uczyć, żeby się nie denerwować, żeby w relacji z moją żoną powiedzieć przepraszam, żeby w relacji z moimi dziećmi nie zawłaszczać ich przestrzeni, żeby okazywać miłość i także powiedzieć przepraszam i kocham, żeby wspierać, żeby mówić fajnie, że jesteś. Ale biegniemy, mamy różne ciężary, czasami trzymamy je na plecach i zapominamy siebie. Jak ważne jest, że jesteśmy obok siebie. Cieszę się, że jesteś. Dlatego ta pierwsza płaszczyzna, aby te słowa były w moim sercu, aby one zmieniały moje życie. A drugi komentarz do tej drugiej płaszczyzny, do kochania bliźniego, jak siebie samego, tego też nie będę teraz rozbudowywał, ale potrzebujemy wiedzieć, że Bóg kocha nas. On nie zgadza się z tym, jeśli upadamy, jeśli grzeszymy, ale kocha nas jako swoje dzieci i chce nas podnosić i chce nam powiedzieć, że w Jego oczach On zna naszą wartość. Jesteśmy cenni w oczach Pana. I kiedy mogę przeczytać z czwartej Księgi Mojżeszowej, popatrzcie na 19 rozdział. Kapłańska tu będzie trzecia. Zawsze mi się myli, która jest trzecia, a która jest czwarta. Kapłańska, czyli trzecia Księga Mojżeszowa, 19 rozdział. I czytamy tak. Nie będziecie wyrządzać krzywdy w sądzie, nie będziesz stronniczym na korzyść biednego i nie będziesz okazywał względów osobom wpływowym. Swoich bliskich będziesz sądził sprawiedliwie, nie będziesz szerzył oszczerstw między swymi ludźmi i nie będziesz nastawał na krew swego bliźniego. Ja jestem Pan. Nie będziesz w swoich myślach nienawidził swego brata, będziesz gorliwie upominał swojego bliźniego, aby na ciebie nie spadła odpowiedzialność za jego grzechy. Nie będziesz się mścił i nie będziesz chował urazy do synu swego ludu, ale będziesz kochał swego bliźniego tak jak siebie samego. Ja jestem Pan. Mamy drugi jakby komentarz rozbudowany. Co należy przez to rozumieć? Jak należy na to patrzeć? Nie będziesz wyrządzał krzywdy, będziesz sprawiedliwy, nie będziesz stronniczy. Będziesz swoich bliźnich, tu jest jakby też jako stosowanie prawa, ale będziesz sprawiedliwy bez względu na osobę. Ale dalej on mówi, nie będziesz szerzył oszczerstw. Nie będziesz mówił, jakże ważny jest nasz język, jakże ważny jest nasz komunikat. Jakże Panie masz wiele czasami do zmienienia, jakże czasami mam z tym problem. Z tym, jaki wyrażam zdanie osąd. Jak poczuję się trochę zapewnie, jak przychodzi ta pycha, to często, tak jak mówi Boże Słowo, upada. Nie wolno lekceważyć drugiego człowieka, bez względu w jakiej jest sytuacji. Nie można mówić na jego temat, co jest nieprawdą. Ważne jest to, jaki przekażesz komunikat, jaki przekazujesz. Ale też dalej mówi, będziesz upominał i nie będziesz się mścił, nie będziesz chował urazy, ale będziesz kochał bliźniego tak jak siebie samego. Jakże ważna płaszczyzna. Jakże ważny komentarz. I kiedy patrzę na rodzinę, kiedy patrzę na czasy, które mamy, to każdy z was myślę, że powie, że czasy są coraz gorsze.
że coraz trudniej znaleźć pewne zasady ludziom, młodzież, dzieci, są coraz trudniej do nich dotrzeć, coraz trudniej mamy podstawy takich zasad, które się możemy trzymać. Kiedy Bóg powiedział do króla Hiskiasza takie znamienne słowa kiedyś: uporządkuj swój dom. Uporządkuj swój dom. Bądź czujny i utwierdź, co jeszcze, to z Jana, ale objawienie, ale to zaraz. Uporządkuj swój dom, gdyż umrzesz, a nie będziesz żył. I nawet ta śmierć, nie popatrzyłbym na jak na śmierć taką cielesną, ale często brak uporządkowania pewnych rzeczy, komunikacji z sobą, rozmowy, wspierania. Każdy z was, który jest w małżeństwie, ale który jest w społeczności, w grupie ludzi, gdzie pracujemy razem, to wie, że nie może być tak, że jeden będzie się cały czas wiózł na drugim. Że jeden będzie tylko siedział, a drugi będzie na niego pracował. Potrzebujemy się wspierać, pomagać. Ale do tego czasami potrzebuje uporządkować pewne rzeczy. Uporządkować moje priorytety. Zawsze powtarzam to, że jeśli możemy mieć wiele wspaniałych myśli pedagogicznych, jak dotrzeć do dzieci, ale kiedy nie uporządkujesz sobie swojego czasu, to nigdy nie będziesz miał czasu na to, aby z nimi spędzić czas. Po co ci to wiedzieć, kiedy nie uporządkujesz sobie swoich priorytetów? Ja wiem, że popełniamy błędy. Jako rodzice, jako opiekunowie, jako ludzie. I zawsze mówię to w tej przestrzeni, nie żeby kogoś zdołować. Bo wiem, często zawsze mówię rodzicom, staram się mówić na tych wykładach, które prowadzę, robicie wspaniałą robotę. Dajecie miłość, dajecie siebie. Chcecie dla tych dzieci jak najlepiej. Mówicie im o Bogu, mówicie to, co Bóg zmienił wasze serce. Ale wiem, że w tym wszystkim warto jest patrzeć, skanować, oceniać i szukać nowych rozwiązań i też zwracać uwagę, co jeszcze mogę poprawić. Co w mojej relacji mógłbym jeszcze dać nowego. Dlatego uporządkuj swój dom, bo stracisz to, co masz. Wiecie co, jakim dramatem jest, widzę ludzi, widzę czy to mężczyzn, czy to kobiety, które na pewnym etapie swojego życia zagubiło się. Za dużo pracy, za dużo różnych pomysłów. I praca, i ciągły taki bieg. I co mnie łączy z moją rodziną? To klucz, który mamy do tego samego zamka. Jakże wiele czasami nie wiemy nic o sobie, bo biegamy i biegamy. I dzisiaj Bóg mi mówi, że nie tylko nasze wartości, które stosujemy, bo mamy pokazywać, ale też możemy pokazywać światu, że ja chcę mieć inną relację z moją żoną, z moim mężem, z moimi dziećmi. I ja dziękuję Bogu, że mogłem się nawrócić, Bóg mi pokazał to w sercu. Nieraz upadałem, nieraz popełniałem błąd. Ale jedno, co bym zrobił jeszcze raz tak samo, to bym poświęcał czas moim dzieciom. To bym wzmacniał moją żonę, to bym mówił, że jest pięknie wygląda, że jest wspaniała i że niech realizuje to, co ma w sercu. Kiedyś zapytano takiego pastora, powiedział, jeszcze raz jakbym miał powiedzieć dzieciom, to nie mówiłbym, jak mają żyć, tylko bym mówił, że są wspaniałe i popierałbym ich to, co mają w sercu. Ale zaczyna się od uporządkowania swoich. Pierwsza ta platforma, o której powiedziałem, jedna i druga, Bóg i człowiek, ale uporządkuj, popatrz. W objawieniu, to co wcześniej zacząłem czytać,
Bądź czujny i utwierdź, co jeszcze pozostało, a co blisko jest śmierci. Powiem wam, że w tym roku będziemy z moją szanowną, tu moją żonką, obchodzić 30 lat pożycia małżeńskiego. I dziękuję Bogu za ten czas. Minęło jakby wczoraj. Często jak prowadzę niestety sprawy rozwodowe i pytają, strony przychodzą, mają zeznać i kiedy pan zawarł związek małżeński, często ludzie ze stresu mają problem powiedzieć, ile mają lat, albo kiedy zawarli związek. Ale ja pamiętam, kiedy zawarłem związek, a jak zapomnę, to tu mam napisane. Dzisiaj już niestety mam 56 lat, w tym roku 57 i też mówię do młodych ludzi, teraz korzystajcie ze sprawności waszego mózgu. Przeczytacie jedną karteczkę i wam się już tam zapisuje, ale też patrzę na niektórych z was i myślę, że macie ten problem, który ja czytam i się nic nie zapisuje. Trzeba znowu przeczytać i znowu, ale utwierdź, bądź czujny i utwierdź. I kiedy ludzie nie są czujni, gubią to, co mają istotnego. Relacje z dziećmi, krótki czas, 12-13 lat, później dzieci dorastają, nastolatek, już wchodzi inny świat. Jakże ważne jest to, żeby móc wykorzystać czas, czujny bądź i utwierdź, co pozostało, a co blisko jest śmierci. I w tym biegu, w tym małżeństwie, które przeżywam z moją żoną, to widzę właśnie taką prawdę, że pomimo wieloletniego stażu, tego, że przeszliśmy wiele rzeczy, to cały czas muszę dbać o wspólną relację. Kiedy jest za dużo pracy, za dużo stresów, za mało rozmów, widzę, że nagle nie jest tak normalnie, jak jest, jak powinno być. Największym błędem, jednym z poważniejszych błędów jest to, że wydaje nam się, że mamy jeszcze dużo czasu. Ilu ludziom się wydawało, że mają dużo czasu, że jeszcze mogą coś zrobić, zmienić. Ale pandemia nam pokazała, ale życie nam pokazuje, że nie jesteś pewny jutrzejszego dnia. Nie wiesz, co będzie jutro. Wielu ludzi widziałem, którzy żyli i nagle pandemia to pokazała, myślę najbardziej tak wymownie, że nie ma pewności. Warto jest wykorzystać tu i teraz to, co masz. Kiedyś ludzie lecieli samolotem, startowali w Nowym Jorku i wpadły takie kaczki, gęsi do silnika i zepsuł się silnik, zepsuł się samolot i pilot miał 3 minuty na podjęcie, co robić. I postanowił, że będzie lądował na rzece. I ci wszyscy ludzie, tam było około 150 osób, byli przekonani, że zginą. I wzięli telefony i zaczęli łączyć się ze swoimi znajomymi. Nie powiem, że znajomymi, tylko ze swoimi najbliższymi. Nie zadzwonili do mechanika, wie pan, jutro nie przyprowadzę samochodu. Albo nie zadzwonili do pracy, tylko dzwonili do tych, którzy byli istotą w ich życiu. Ale ten przykład pokazuje mi, jak warto być czujny i utwierdzić te relacje, które masz. Tą bliskość, którą masz. Kiedyś zapytał, może już mówiłem ten przykład, zapytał tato, pastor, który był, różne rzeczy mówił, mądre, dzielił się, dużo czytał książek, rozwijał się, zapytał córki, dlaczego mnie nie ma na tym rysunku naszej rodziny. Jest tu mama, jest brat, jest siostra, nawet piesek jest, nasz dom jest, a gdzie jestem ja? A ona mu odpowiedziała, w bibliotece. Nie ma cię tutaj. I ta informacja spowodowała, że zaczął porządkować swój dom.
Zaczął rozmawiać z żoną. Ona mu mówi, wiele czasu nie byłeś obok, ale nie byłeś z nami. Wiele czasu nie było ciebie. Kiedy mówię do rodziców, to posługuję się takim filmikiem, że miłość to wychowanie, to też rozmowa. Kiedy nie rozmawiasz z własnym dzieckiem, nie rozmawiasz z żoną, z mężem, jest obawa taka, że ktoś inny będzie mógł, będzie z nim rozmawiał, z nią i da swoje wartości. Jeśli ja nie dam dzisiaj swoich wartości, to świat da swoje wartości. I prowadziłem już takie sprawy i nie chcę wydzierać ich z kontekstu, ale prowadziłem takie sprawy, gdzie kobieta szukająca pomocy, wsparcia, znalazła je w pracy u kogoś innego niż u swojego męża. Uporządkuj swój dom. Popatrz, co jest dla ciebie istotne. Ale kochani, zachęcam was, aby w tych poszukiwaniach jeszcze raz wrócić do wersetu, który jest naszym też, płynie w naszych żyłach. To jest wersety mówiące o miłości. W tym biegu czasami zapominamy, słuchajcie, najbardziej istotnych rzeczy, które nieraz były cenne. Ludzie się, ja jestem z tego pokolenia, że już dostałem wiele rzeczy od moich rodziców. Już sam część wypracowałem, ale też jakby jestem beneficjentem ich, tego, co wypracowali moi rodzice. Ale kiedy rozmawiałem z mamą, to mi powiedziała, jak miała pojechać do szpitala, żeby mnie urodzić, to z ojcem rozbili świnkę i na taksówkę zbierali, żeby mogli dojechać. I często ludzie zaczynają swoje małżeństwa, swoje, ci, którzy macie i swój wiek, i swój staż, to czujecie. Zaczynacie z małym bagażem. Ale to, co jest dla was najistotniejsze, to jest miłość, którą macie do siebie. Mam jedne spodnie, jeden talerz, ale jesteś obok mnie. A paradoksem jest, kiedy zdobywamy, Bóg nam daje, błogosławi, to nagle oddalamy się od siebie. Albo jesteśmy zapracowani, albo jesteśmy zagubieni. I to, co było istotą naszego związku, nagle gdzieś ucieka. Dlatego poza tym uporządkowaniem, poza tym, że mam utwierdzić to, co mam, to chcę was jeszcze raz zaprosić, abyście poczuli ten werset o miłości. 13 rozdział 1 listu do Koryntian. Miłość czeka cierpliwie. Miłość postępuje uprzejmie, nie zazdrości, miłość się nie wynosi, miłość jest nienadęta, postępuje taktownie, nie szuka własnej korzyści, nie jest porywcza, nie prowadzi rachunku krzywd, nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz dzieli radością prawdy. Wszystko zakrywa, wszystkiemu wierzy, ze wszystkim wiąże nadzieję, wszystko potrafi przetrwać. Miłość nigdy nie ustaje. Kochani, jakże cenne słowa. Jakże potrzebujemy znowu, aby ta miłość Boża, miłość do drugiego człowieka mogła się rozlać w naszych sercach, do nas samych, do naszych dzieci. Cierpliwa, uprzejma, bez zazdrości, nie wynosząca się jeden na drugiego, nienadęta, postępująca taktownie, nie szukająca własnej korzyści. Dzisiaj wielu młodych ludzi mówi, miłość polega na tym, że jak dostanę to, co dostanę, to, co chcę, to jest miłość, ja jestem w tym związku. A jeśli mam coś dać, to wiecie, jak
kolejka tak zjeżdża i tak w dół idzie, to nawet bez akumulatora, bez silnika można zjechać. Ale przychodzi moment, że trzeba wjechać na górkę. Trzeba wykonać wysiłek. Nie szukam własnej korzyści. Chcę pomóc, rezygnuję z siebie na rzecz drugiej osoby. Codzienny. Dzisiaj taka rodzina to jest codzienny taki kierat i tak, i prawdziwie. Ja uważam, że jedna osoba nie jest w stanie tego poprowadzić. Widziałem życie takie domowe moich rodziców i moja mama w wieku po 60 była już tak zmęczona, że powiedziała, ja nie dam sama rady. Potrzebujemy siebie nawzajem w różnych sprawach. Nie ma takich rzeczy, gdzie nie może zrobić tego mężczyzna generalnie i nie może zrobić kobieta. Oczywiście wiadomo, że jak wyobrażamy sobie, że trzeba wziąć taczkę i przywieźć cegły. Widziałem taką naszą sąsiadkę, która to robiła, ale nie chodzi o to, żeby zrównać. Chodzi o to, żeby rezygnować czasami na rzecz drugiej osoby. Tak? Ojciec siedzi, dzieci siedzą, mama wchodzi do pokoju i mówi, naczynia są w zlewie. I wszyscy mówią, super, niech tam są. Potrzebujemy siebie w każdych sytuacjach, w różnych. Ale ta miłość zmienia moje życie. Ta miłość powoduje, że mogę wstać i powiedzieć, jestem gotowy wypełnić tą przestrzeń. Jestem gotowy słuchać, nie tylko mówić. Jestem gotowy powiedzieć przepraszam. Jestem gotowy powiedzieć sorry, to mój błąd. Wszystko zakrywa, wszystko wierzy, wszystkim wiąże nadzieję, wszystko potrafi przetrwać. Potrzebujemy cały czas patrzeć na Jezusa. Potrzeby patrzeć na Boga, który nas wspiera, posila i dodaje odwagi. I dodaje zachęty. Sami nie jesteśmy w stanie nic zrobić. Ale to wspaniałe jest to, co już mówiłem, że przyszedł Pan Jezus nie, żeby Mu służyć. Kiedyś usłyszałem takie zdanie, że mężczyzna, który jest szczęśliwy, który jest spełniony, to nie ten, który siedzi na fotelu i mówi podaj, 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 zrób, przynieś. I tamte mróweczki w rodzinie, tamten mechanizm się... I on mówi, super! Ale mężczyzna, który jest zaspokojony, to ten, który służy innym. Który w bólu, w cierpieniu. I myślę, że dotyczy to też kobiet, ale kobiety mają jakby... Ja to mówię, mają ten dekoder miłości już wmontowany przy urodzeniu. My musimy się tego uczyć. Kobieta ma ten wielki przywilej, że rodzi, że ma taką wielką bliskość. Ja podaję taki przykład, kiedy ja opiekowałem się dziećmi, żony nie było i oni się tam bawili klocuszkami, to ja nieraz sobie zasnąłem na kanapce. One tam się bawiły, nie było dramatu, ale jak moja żona się opiekowała dziećmi, to nigdy nie zasnęła. To zawsze była czujna. I to jest czasami ta różnica, ale generalnie potrzebujemy służyć sobie nawzajem. I w tych elementach, o tym jeszcze będę mówił króciutko, ale ważnym elementem to jest popatrzenie na te czynniki, bez których nie będę mógł służyć. To na pewno jest czas, ale na pewno to jest zrezygnowanie z siebie jako ja, jako to, że mam rację, albo to, że ma być tak, jak ja myślę. Wspieram, buduję wartość, jakże cenne, aby zachęcać, podbudowywać. Pan Jezus zapraszał dzieci, dzieci przychodziły, brał je na kolana, przytulał, błogosławił. Wielokrotnie, kiedy uzdrawiał, biał za rękę i podnosił. Ten
werbalny przekaz jest potrzebny nam na każdym etapie. Jakże dobrze, że jesteś, bo on buduje naszą wartość. Możemy powiedzieć coś, co jest niewłaściwe, wskazać, zresztą czytaliśmy, że tak należy robić, ale trzeba mieć nacisk na to, że bez wsparcia, nastolatek na przykład, ale myślę, że każdy z nas, bez tego, że będziesz chciał wejść w jego buty, zrozumieć to, co czuje, to, co myśli, a nie mówić mu, jak ma żyć tylko. Tylko musisz poczuć to jego życie. Bez tego nigdy nie przyjmie twoich prawd. Zawsze będą obce. Kiedy nie zobaczy druga osoba, członek rodziny, że ja chcę żyć, też chcę zrozumieć ciebie. Chcę przybliżyć się do ciebie, chcę poczuć twój ból. I chciałbym was jeszcze zaprosić w taki przykład. Przykład, który bardzo lubię, bo to jest dla mnie, jeśli Biblia służy nam wzorcami, przykładami, to mamy ojców mądrych i mamy ojców, którzy nie popełnili błędy. Do tych, którzy popełnili błędy, na przykład jest prorok Samuel. Już miał wychowywał się u Heliego, który sam nie potrafił swoich dzieci wychować. Samuel był prorokiem, ale problem z jego dziećmi spowodował, że Izrael zaczął szukać króla. Bo Samuel już nie mógł służyć, a jego dzieci nie podjęły tego, co on zrobił. Tego, co robił jego stylu. Dawid miał ogromny problem. Też postępowanie czasami spowodowało pewne konsekwencje. Ale ktoś, kto jest dla mnie wzorem, ktoś, kogo lubię i cytuję, jego zachowanie to jest opisany w księgach mojżeszowych Abraham. To jest dla mnie wzór pewnego zachowania rodzica względem dziecka. Osoby dorosłej do osoby młodszej. Ale myślę, w tym kontekście najbardziej jest to dla mnie czytelne. I kiedy możemy czytać, są takie właśnie cztery cechy Abrahama pokazane w Bożym Słowie, które mnie zachęcają, aby czerpać właściwy wzorzec. I 18 rozdział pierwszej Księgi Mojżeszowej mówi tak. To może jest tak. Tu przeczytam z tego tłumaczenia, co mam zapisane. Wybrał go bowiem, aby nakazał synom swoim i domowi swemu po sobie strzec drogi Pana, aby zachowali sprawiedliwość i prawo tak, iżby Pan mógł wypełnić względem Abrahama to, co o nim powiedział. To jest właśnie to, co Bóg miał dla Abrahama. Po pierwsze, że wywodzi się z niego wielki, potężny naród, ale przez niego Bóg będzie błogosławił wszystkie narody i wybrał go, aby nakazał swoim synom i dowolnie strzec drogi Pana. Czyli on był taką pochodnią, taką latarnią, takim fundamentem, aby strzec drogi Pana, aby zachowywać prawo i sprawiedliwość. I kiedy czytamy dalej, to widzimy na przykładzie relacji Abrahama i Lota. Lot był jego bratankiem, czyli no, myślę, że mógł być, mój tato miał brata, tato mój nie żyje, a jego brat żyje, to był mój stryj i ja różnica między moim stryjem a mną, no to jest co najmniej 25 lat około, więc Lot był młodszy od Abrahama. Ja jestem pokoleniem, gdzie się wychowywało dzieci w ten sposób, że się mówiło, że dzieci
ile by głosu nie mają, tak? Jeszcze inne o wojewodzie, prawda, ale nie będę tego decydował. Abraham wchodzi do ziemi obiecanej ze swoim bratankiem. Może powiedzieć takim starszym nastolatkiem, młodym dorosłym. I mówi mu, wybierz, gdzie chcesz iść. Ja pójdziesz w prawo, ja pójdę w lewo. Daję ci wybór. Ja mógłbym domagać się swojego prawa. Wiesz co, poczekaj, synku, ja sobie wybiorę, a ty idź. Nie. Abraham okazuje szacunek swojemu bratankowi i mówi, wybierz dokąd, którą część ziemi chcesz wziąć. Jeśli chcesz pójść w lewo, ja pójdę w prawo. Jeśli chcesz pójść w prawo, ja pójdę w lewo. I dla mnie to jest niesamowity wzór dorosłego, który potrafi okazać szacunek dziecku, potrafi go docenić, zauważyć, pokazać jego wartość. Ja przez wiele lat, zanim się nawróciłem, byłem osobą, która nie znałem swojej wartości. Miałem układaną siostrę, która poszła jeszcze wcześniej do szkoły, była zawsze uporządkowana, wszystko umiała, zapamiętała, a ja byłem zawsze pod prąd. I pierwszym światłem, które zobaczyłem, to zobaczyłem, że Bóg kocha mnie takim, jakim jestem. Potrzebowałem usłyszeć od mojej rodziny, że pomimo błędów, które robisz, ja kochamy cię za to, że jesteś. Ale tego nie miałem. Ale nie mogę powiedzieć, że nie kochali mnie. Spędzali czas, pomagali, żywili, pomogli wykształcić. Ale mój obraz ciągłej osoby, która wszyscy idą, a tylko ja znajdowałem dziurę i do niej wpadałem, powodowało, że mój obraz był taki, jaki był. Ale kiedy Bóg powiedział, ja cię kocham takim, jakim jestem, jaki jesteś, mogę cię wyciągnąć z tego i zbudować, możesz na mnie zbudować. Na mnie zbudować. I ten Abraham jest mi tak bliski, który daje tą przestrzeń swojemu bratankowi. Daje mu szacunek. Ja rozmawiałem z stryjem i stryj ze mną rozmawiał, jak byłem młody, zabierał mnie tam na polowania. To było dla mnie takie cenne, że jakby dawał taką przestrzeń pewnego partnerstwa, pewnego szacunku dla drugiej, dla mnie. No z ojcem jest inaczej. Bardziej człowiek jest inaczej nastawiony w domu, widzimy wszystkie swoje błędy. Często trudno w tym dziecku zobaczyć, ciągle mamy jakieś tam uwagi, ale jakże ważne jest mówić i wspierać. Ktoś kiedyś powiedział, bywa tak czasami, tu się przyznam, że jeżdżę na mecze, ale męczy mnie to trochę, bo ta moja drużyna ciągle przegrywa, a kibice ciągle w nią wierzą. I śpiewają taką pieśń, że zawsze będę z tobą, nigdy cię nie zdradzę, drużyno. I kiedyś byłem na takim w Nowej Hucie i pastor powiedział, tak jakby taką pieśń zaśpiewać do kościoła albo do rodziny, pomimo tego, że coś jest nie tak, ja zawsze będę z tobą, zawsze będę wspierał moją rodzinę, zawsze z nią będę, bo ją kocham, dlatego nigdy jej nie zdradzę. I potrzebujemy mieć taki przekaz. A druga rzecz, kiedy Abraham już się tam rozmieścił i Lot się rozmieścił, czytamy, że Lot popadł w tarapaty. Bywa tak, że popadamy w tarapaty. Bywa tak, że mamy problemy. Ja jako prawnik mogę to wam szczerze powiedzieć, są różne problemy. Mamy różne problemy. Ale też lekarz powie, że mamy problemy. Ktoś tam inny powie, że mamy problemy. I Lot popadł w problem. Popatrzcie do 14 rozdziału.
To jest jeden bardzo istotny, ważny element. 14 rozdział, 14 werset. Moment, już pełnię tą księgę, 14 rozdział. 14. Na wieść o uprowadzeniu brata Abraham uzbroił 318 służących mężczyzn wypróbowanych, urodzonych w jego domu i ruszył w pościg aż do Dan. Tam pod osłoną nocy podzielił swój zastęp między siebie i służących i uderzył na najeźdźców. Odniósł nad nimi zwycięstwo i ścigał ich aż po Chobę, leżącą na północy od Damaszku. W ten sposób odzyskał zgrabione dobra, uratował też swego brata, Lota, wraz z jego dobytkiem, kobietami i pozostałymi ludźmi. Czyli kiedy Lot popadł w problem, Abraham mu nie powiedział: wiesz co, ja mam swoje życie, ty masz swoje życie. Jak już się radzi? Jesteś dorosły. Wybrałeś, to masz. Nie, on wykorzystał, popatrzcie, tam jest celowo napisane 318 wypróbowanych wojowników, tych, których miał w swoim domu, cały swój potencjał. Jako rodzica, jako opiekuna powiedział: Lot jest w potrzebie. Jest w potrzebie moje dziecko, moja żona, mój mąż, jest w potrzebie to, co mam. Daje i idę na ratunek. Poszedł i uwolnił. I nie mówił. Nic nie powiedział. Nic nie powiedział. A widzisz, gdyby nie ja, nic nie powiedział. Po prostu pokazał: jestem. Jestem i nie jesteś sam. I trzecia z tych elementów w relacji to jest to, że kiedy Abraham dowiedział się o Sodomie, to się modlił za tą Sodomę, walczył za nią. I Słowo Boże mówi: a Bóg, niszcząc miasta tego okręgu, wspomniał na Abrahama i ocalił Lota od zagłady, gdy niszczył miasta, w którym mieszkał Lot. Bardzo niesamowita informacja. Walczył duchowo, modlił się, wspierał. Dzieci wyjeżdżają, odchodzą, zakładają swoje rodziny. I często łapię się na tym, że jakby przychodzę do porządku dziennego na tym. Ale jakże ważną rzeczą jest, żeby błogosławić, żeby modlić się, żeby wspierać, żeby mówić: słuchaj, ja pamiętam o tobie, jak tam sobie radzisz? Czy coś ci pomóc? Ja jestem, pamiętaj, że moja miłość się do ciebie nie zmieni. Możesz wyjechać na drugą stronę kuli, ale ja zawsze będę. Zawsze możesz wziąć telefon i powiedzieć: tata, prześlij jakieś środki. Ja już się tak wypróbowałem, że on już nie dzwoni, a ja mu przesyłam wcześniej. Bo wiem, że potrzebuję. Pomimo tego, że pracuję, że dorabia sobie, że studiuje, że jesteśmy z niego bardzo dumni, często podkreślamy. To jest nasz drugi syn, bo starszy jest ożeniony i też pracuje, ma inną jakby sytuację, bo młodszy jeszcze studiuje, ale mówimy: Wojtek, jesteśmy dumni z ciebie, że tak sobie radzisz. Ale jakże ważne jest, żeby pamiętać, i to mówię do siebie, pamiętać za dzieci: Panie, pomóż, aby jak pójdzie w tamte środowisko, pójdzie w tamtę grupę, będzie coś robił, ochraniaj, ucz, wzmacniaj, aby te wszystkie wydarzenia mogły urodzić chwałę dla ciebie, żeby
Nawet jak ten syn marnotrawny, żeby był ten moment. A często bywa tak, że te dzieci, jak wychodzą z domu, często przechodzą takie doliny. Ale też bardzo często to, co zakorzeniliśmy im w dzieciństwie, powoduje, że przychodzą z powrotem do domu ojca. I jakże ważne jest to, aby móc wspierać i modlić się. I czytałem o takim przypadku, córka przyjechała ze studiów, weszła do swojego pokoju i zobaczyła wygniecione miejsca na dywanie i mówiła: a tato się za mnie modli? Mama mówi: tak, modli się za mnie, za ciebie. Przychodzi do twojego pokoju, klęka na dywanie i modli się, żeby Bóg cię prowadził. I to kładzie mi ten przykład Abrahama, abyśmy mogli wspierać nasze dzieci, wspierać nasze rodziny. Te pierwsze, te płaszczyzny, o których mówiłem, jakże ważne, jakże fundamentalne. I kończąc już powoli, chcę wam jeszcze powiedzieć, że może ktoś jest tutaj, kto dla niego Biblia nie jest autorytetem. Nie nawrócił się albo ma swoje patrzenie. To prawo polskie też pokazuje dodatkowo nam, jaki na tobie leży obowiązek. Rodzice, artykuł 96, o pieczy dziecka mówią: rodzice wychowują dziecko pozostające pod ich władzą i kierują nim. Obowiązani są troszczyć o fizyczny i duchowy rozwój dziecka. To mówi prawo świeckie. Jesteś obowiązany kierować, a jak kierować, to żyć, to być blisko. To nie sterować gdzieś tam: słuchaj, popraw to tam. Nie, to przyjść, przytulić i powiedzieć: jak ci mogę pomóc. Być bliżej. Ale troszczę się, czyli jest to dla mnie istotne. Nikt, kto się troszczy, nie może zrobić tego tak. To jest proces. Dlatego ważne jest, abyśmy się rozwijali, abyśmy poznawali nowe metody, abyśmy czasami przypominali sobie, czymże jest miłość. To jest ważne. Lider, który się przestaje rozwijać, przestaje być liderem. Lider, który nie widzi swojej rodziny, swoich... Każdy z nas jest liderem. Lider, który nie widzi siebie, tylko widzi siebie, a nie widzi członków rodziny, przestaje być liderem, przestaje wywierać wpływ. Ja jako lider w rodzinie wiem, że ten się denerwuje, jak zrobię tak, a ten się denerwuje, jak tylko tak zrobię, a ten lubi gazowaną, a ten lubi niegazowaną, a ten lubi tamto. Jako lider wiem. Ja wiedziałem, że jak mój młodszy syn się zdenerwuje, to należy uciekać. Bo on się rzadko denerwuje, ale jak się zdenerwuje, a jak on mówi, że, bo on tak, zawsze jest takim probierzem, że tam ja się kłócę z tym starszym, bo jesteśmy tacy sami, uczymy się takiej miłości. Dzięki Bogu widzę, jak wielka jest taka przywilej, że ja mam lustrzane odbicie w moim synu i on ma te same zachowania, te same słownictwo i ten sam styl denerwowania mnie, jak ja denerwowałem na przykład mojego ojca. Ale młodszy, jak już jest taki argument: bo Wojtek uważa, że zrobiłeś źle, to znaczy, że tak jest. Bo jak Wojtek to powie, to znaczy się, że tak jest. Bo on mało mówi, ale jest spokojny. Jak powie coś, to wszyscy: Wojtek. Ale chodzi o to, że troszczymy się o fizyczny, duchowy rozwój. Przygotowujemy należycie do pracy dla dobra społeczeństwa. Potrzebujemy mieć silną rodzinę. Potrzebujemy mieć rodzinę, która wie, zna swoje miejsce, kochani. Bo wtedy silna rodzina to silne kościoły, silne społeczności. To miłość, którą mogę okazywać. A dzisiaj mamy tak wiele przeciwników. Pierwszym przeciwnikiem to jest internet. Ja ostatnio byłem też jeszcze do szkala i na takich studiach podyplomowych jestem o terapia rodzin, tak? Sobie chodzę, słucham. I ktoś powiedział: kiedy dziecko może dostać komórkę? I tam jest, teoretycy mówią,
12 lat i na tym online siedzimy, a jedna siostra tam mówi, a jest to w ogóle możliwe, żeby dać 12-latkowi dopiero komórkę z internetem, przecież to jest niemożliwe. No jest trudne, znam takie rodziny, które wspierają się i funkcjonują. I przepis jeszcze prawa mówi tak, oboje małżonkowie obowiązani są każdy według swoich sił, i swoich możliwości zarobkowych i majątkowych przyczyniać się do zaspokajania potrzeb rodziny, który przez swój związek założyli. Każdy z małżonków, każdy, który tworzy rodzinę, według sił, możliwości, przyczyniam się do zaspokajania potrzeb. Ale potrzeba to nie tylko posiłek, odzież, ale to miłość, to wsparcie, to budowanie dobrej relacji. I jak można ten obowiązek wypełnić? Osobiste starania o wychowanie dzieci w pracy i na pracy we wspólnym gospodarstwie, czyli staram się i pracuję. Bo głównym celem wychowawczym, to jest nauczyć dzieci bojaźni Bożej, nauczyć dzieci miłości do Boga. Jeśli mam tą miłość w sercu, mogę ją nauczyć. Jeśli nie mam, ciężko. Przykład rodzi przykład. Moja mama paliła papierosy i mówiła, synku, nie pal papierosów, bo to bardzo szkodliwe. No nie działało. Nie działało. Ale kiedy mam miłość Bożą, mogę uczyć tej miłości, tej bojaźni moje dzieci. Ale drugim celem wychowawczym to jest budowanie w dziecku szacunku do samego siebie. Budowanie jego wartości, budowanie jego pozycji w jego oczach poprzez spędzanie z nimi czasu, słuchanie go. Czy Lot nie miał swojej wartości, kiedy Abraham mu przyszedł na pomoc? Kiedy mu powiedział, wybierz swoją ziemię? I trzecim zadaniem jest nauczanie dzieci zasad moralnych. Zasad moralnych, by rozwidziały szacunek do innych. Nie będę już wchodził w te etapy, jak mnie zaprosicie może na jakieś szkolenie, to jeszcze wam powiem, ale ważne jest to, abyśmy modelowali dzieci, abyśmy kontrolowali je i komunikowali się z nimi. I ważne jest też to, abyśmy mogli tworzyć doświadczenia, czyli przebywać razem i tego ich uczyć. I na koniec zachęcam was, kochani, wykorzystujcie to, co macie. Rodzina to najważniejsze, co mam. Poza relacją z moim Panem, rodzina to najważniejsze, co mam. Dlatego nie bój się porażki, wspieraj swojego współmałżonka, swoje dzieci. Wspieraj w sytuacjach trudnych, bądź tak, jak był Abraham. Idź na pomoc. Wykorzystaj wszystkie swoje możliwości. Rozmawiaj. Normalna rozmowa. Spędzanie czasu przy posiłku. Chociaż jeden posiłek dziennie. Jakże cenne, kiedy rodzina usiądzie i rozmawia. Słuchaj. Nie mów, jak masz żyć, posłuchaj, zobacz, co gra, zobacz, co czyta, zobacz, z kim rozmawia. Posłuchaj. Buduj wartość. Jestem dumny, że jesteś, że to ci wyszło. Szukaj tego, co już Magdalena mówi, szukaj, żeby docenić. Od malucha do dorosłego. Kiedyś moim Wojtkowi powiedziałem, wiesz co, w twoim wieku to chciałbym być tak jak ty. Super! Doceniaj! Obraz dziecka dla tego dorosłego patrzy, jak czasami dzieci patrzą jak na Boga. Ale ja też popełniam błędy, ja też się zmagam. I dziecko w tym wszystkim
widzi mnie jako drugiego człowieka, który go kocha, ale który też potrafi do niego podejść i być blisko. Ja kocham to partnerstwo, ale wiadomo, że jest to proces, ale partnerstwo już z dorastającym dzieckiem jest wspaniałe. Kiedy ono widzi wsparcie, ale też na każdym etapie jest to cenne. Spędzaj czas, o tym już mówiłem, ale cieszmy się tym czasem. Cieszmy się czasem, nie dajmy sobie go wydrzeć. Jesteśmy równi wobec czasu. Wszyscy mamy go tyle samo. I dawaj przykład. Dawaj przykład. Niech dzieci widzą, że upadasz, ale też, że wstajesz. Że ponosisz porażkę, ale się podnosisz. Kiedy stadion piłkarski, bo o tym miałem jeszcze powiedzieć, wzmacnia swoją drużynę, to ktoś powiedział, że taką siłę, jaką mają kibice, mówimy o tym 13 zawodnik w piłce nożnej, czy 12, to taką siłę większą ma rodzic, który wspiera, pomaga i buduje wartość. Dlatego, kochani, zostawcie to, co było wczoraj. Nie patrzcie na to, gdzieście popełnili błąd. Zostawcie to. Często mam trudności, żeby sobie wybaczyć. Gdzieś coś nie zrobię i to muszę czasami przetrzymać. Ale Paweł, apostoł Paweł mówi, zostaw to, co było z tyłu. Zostaw. Patrz teraz do przodu. Dzięki mojemu Bogu, dzięki temu, że On mnie zmienił, ja dzisiaj na nowo chcę wejść w tą płaszczyznę miłości do Boga i do ludzi. Na nowo chcę rozpalić się dla mojej rodziny, dla mojej społeczności. Chcę wyjść z mojego komfortu i dać siebie, bo życie dla innych ma sens. Życie tylko dla siebie jest bez sensu. Nie jest warte życia tylko dla siebie. Warto żyć jest dla drugiego człowieka. Dlatego chcę wam podziękować za zaproszenie. Chcę się modlić, chcę was wspierać w tym, aby w tym biegu byście nie zatrzymali się. Aby w tym biegu się podnosili. Aby w tym biegu nie patrzyli wstecz, ale patrzyli w przód. Z nadzieją. Ręka w rękę. Zostańcie z Bogiem. Życzę wam wszystkiego dobrego. Niech was Bóg błogosławi.